Cześć, z tej strony Kasia, wy znajdujecie się na kanale Ogrywamy. Przechodzimy do was z zaległym filmem, a mianowicie z rozwiązaniami konkursów. Jeden już się nam troszkę przeterminował, ale myślę, że nie będziecie się na to za nas gniewać, ponieważ zdrowie nam wtedy nie dopisywało. Także lecę z pierwszym z nich. A mianowicie w materiałach na temat Terrors of London, naszym gameplayu na temat tej gry, ogłosiliśmy konkurs, gdzie do wygrania była mata do gry pojedynek superbohaterów DC, od Gameboxów właśnie, i rozwiązaniem zadania konkursowego była waga tej tuby, którą wam przed chwilą pokazywałam. Także ja ją teraz umieszczam na wadze i zaraz zobaczymy, ile waży. To jest 377 gramów. Tutaj Łukasz zrobi dla potwierdzenia zdjątko. I wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że konkurs ten wygrał Kamil Borkowski. Prosimy Cię, abyś się z nami skontaktował i dał nam informacje. Po pierwsze, czy jesteś subskrybentem naszego kanału? Po drugie, czy masz polajkowany profil Gamebox na Facebooku? I podał nam dane do wysyłki, ponieważ chcemy, aby ta paczuszka jak najszybciej trafiła do Ciebie. I powiem Ci tak, nie wiem jak Ty to zrobiłeś, ale pomyliłeś się tylko o 1 gram, także szabuba. Teraz lecimy z rozwiązaniem konkursu, na który chyba wszyscy czekają, bo już się dopytywaliście mnie nawet na TikToku, kiedy będzie rozwiązanie tego konkursu? Kiedy będzie rozwiązanie tego konkursu? Więc przychodzę tutaj dzisiaj do was w dniu ślubu mojej córki, a nie, ja nie mam córki. Rozwiązanie zadania konkursowego z Tabanusi było podanie ciągu liczb na czterech kościach, który wam się teraz wyświetla tutaj na ekranie. To jest poprawne rozwiązanie. To jest zdjęcie, które zrobiliśmy po rzucie tymi kośćmi, po to, żebyście mieli dowód. A teraz sprawdzamy, kto z was trafił w ten wynik. I tak jak w poprzednim konkursie, wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że to oto piękne pudełko Tabanusi, które jest dość ciężkie i wypełnione po brzegi zawartością, wygrywa Fory 095. Także i ciebie prosimy o to, żebyś się z nami skontaktował. Podał nam dane do wysyłki i serdecznie gratulujemy. I tutaj uwaga, ty się pomyliłeś jedynie o dwie jednostki, bo podałeś wynik 4252, także myślę, że spokojnie możesz już puścić w piątek totka. Myślę, że coś może z tego być. Do obydwu szczęśliwców. Czekamy 72 godziny na to, aż się z nami skontaktujecie. Macie do tego dwie drogi. Jest to nasz fanpage na Facebooku albo profil na Instagramie. To, co wybierzecie, już zostawiamy wam. Dodatkowo chciałam wam jeszcze przypomnieć, że na naszym TikToku, link będziecie mieć w opisie, trwa konkurs, w którym możecie wygrać książkę paragrafową, tak naprawdę grę paragrafową, Koszmar Alicji w Krainie Czarów od wydawnictwa Muduko, razem z pełnym pakietem akcesoriów i wszelkich gadżetów, które wyszły do tej książki. Także myślę, że jest o co walczyć, a jeżeli macie ochotę sprawić sobie taki prezent, albo na przykład sprawić prezent swojej żonie, koleżance, kochance, czy komu tam chcecie, uwaga, za niedługo Dzień Kobiet, to serdecznie zapraszam was na TikToka, tak jak mówiłam, link jest w opisie. I powiem wam, że to jeszcze nie koniec konkursu na naszym kanale, bo o ile dobrze liczę, to jeszcze mamy do rozdania 3 gry. Tylko nie wiem, czy to zrobimy tutaj, czy na TikToku, dowiecie się wszystkiego wkrótce. A, i jeszcze trwa jeden konkurs. Jeżeli macie na przykład problem z porządkowaniem swoich gier, to w ostatnim filmie piątkowym z naszego kanału jest konkurs od firmy Spikecraft i wygraną w tym konkursie jest dowolny insert, który znajduje się w ich asortymencie. Chłopaki go wam wygrawerują, jak mają taką możliwość, to pomalują, jeżeli będziecie chcieli, to nawet skleją. Także myślę, że jest o co walczyć, bo w swojej ofercie mają dość sporo insertów, m.in. do gier takich jak Zaginiona Wyspa Arnak, Gloomhaven, Szczęki Lwa, This War of Mine, Teotihuacan i wiele, wiele innych, Zamki Burgundii jeszcze pamiętam, bo też od nich testowaliśmy. Także jeśli macie ochotę na taki insert, to zapraszam do piątkowego filmu, link również będziecie mieć w opisie. I chyba tyle. Dużo tego się zrobiło. Ale jak to mówią, trzeba troszkę poświętować, jeżeli jest co. Ja wam wszystkim dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę, gratuluję zwycięzcom oraz życzę powodzenia wszystkim tym, którzy będą brali udział w kolejnych naszych konkursach. Mi nie pozostaje powiedzieć nic innego, jak trzymajcie się ciepło i grajcie w gry planszowe. Cześć!